I już bez zbędnego przedłużania przejdziemy do tematu prezentacji, którą jest narzędzie WPD, jest to CLI i skupia się wokół tematyki dockerowej i automatyzacji. Krótka agenda, przejdziemy przez wstęp, później pokażę kilka praktycznych zastosowań, a na końcu rozważymy sobie, czy warto, czy jednak nie warto. I tak jak powiedziałem wcześniej, WPD to nic innego jak CLI, które automatyzuje nam stawianie tych kontenerów w taki sposób, aby one obsługiwały już natywnie WordPressa, czyli nic nie musimy dodatkowo tam dodawać, kombinować, one same z siebie już są gotowe, żeby przyjąć WordPressa. I narzędzie służy do setupu environmentsów, jak i do samego takiego improvementu automatyzacji tych procesów, które są związane z stawianiem samych kontenerów. Jak działa? No to o Dockerze już powiedziałem, że są to kontenery. Natomiast za CLI-em stoi po prostu bash i są to skrypty napisane w bashu do zarządzania tymi kontenerami i automatyzacji. Tutaj mamy przykład, nie wiem, czy tam widać na końcu, pewnie nie, ale to możecie sobie spojrzeć jedynie na to, że jest to dokumentacja, która jest wbudowana w narzędzie. Czy proces instalacji jest trudny? Wydaje mi się, że nie jest trudny, aczkolwiek możemy na to pytanie odpowiedzieć też, że oczywiście jest trudny. Dlaczego? No bo nie wiem, od czego zacząć. Mamy kilka zależności, około 10 zależności na dzień dzisiejszy, które należałoby doinstalować, bo narzędzie bez nich nie zadziała. Niemniej mamy do tego napisaną dokumentację, więc obcowanie z samą instalacją nie jest aż tak trudne, a część z tej paczki zależności jest natywnie już zainstalowana w Linuxie czy na Macu. Więc wracając do tematu, czy jest trudne, czy nie, no sami musicie sobie odpowiedzieć, czy jest to dla was trudne, czy nie. Praktyczne przykłady, feature'y, przepraszam, nie przykłady, to jest możliwość postawienia sobie różnych konfiguracji WordPressowych i przez konfigurację mam tutaj na myśli całe serwisy oparte o kilka różnych kontenerów, tak? Na przykład mamy WordPressa, który jest zasilany jakąś niebotycznie wielką bazą i potrzebujemy go zoptymalizować w jakiś sposób. Najprostszą drogą będzie dodanie do niego Redisa, prawda? Jeżeli potrzebujemy tego Redisa, możemy dodać i to już jest kolejny element w tej naszej strukturze konfiguracyjnej. I takich konfiguracji możemy sobie tworzyć mnóstwo. Możemy sobie utworzyć konfigurację, która będzie odpowiadała nam na potrzebę developmentu, czyli stricte lokalnie, ale możemy sobie utworzyć konfigurację, która to będzie przeznaczona już do produkcji, co nie? Tam gdzieś powyłączamy sobie debug logi i inne te sprawy, żeby na produkcji tego nie było widać. To, co jest fajne w tym narzędziu, to to, że mamy możliwość rozszerzania tego narzędzia poprzez pisanie customowych pluginów. Działa to na takiej zasadzie, że dodajemy sobie kontener, definiujemy sobie ten kontener i narzędzie samo rozpoznaje, które kontenery potrzebujemy dołączyć. Więc tak samo jak wspomniałem w poprzednim przykładzie z case'em z Redisem, możemy sobie dodać tutaj Redisa. Jeżeli tworzymy trochę bardziej skomplikowany projekt, gdzie składa się z jakichś mikroserwisów, których potrzebujemy, aby zasymulować działanie lokalnie, również możemy sobie dołożyć takie kontenery i mamy wszystko lokalnie, nie musimy się martwić o to, żeby gdzieś tam rozwiązywać problemy z połączeniem gdzieś do kolejnych serwisów, co nie? Więc i jest to o tyle fajne. Z tego, czego ja najczęściej korzystam, to jest ta baza zdalna, co nie? No bo
Mamy case, gdzie pracuje kilku deweloperów nad jednym projektem. Natomiast pracując lokalnie w takim obecnym, ogólnym flow, no to mamy sytuację, gdzie każdy z nich ma osobną bazę i pracuje sobie lokalnie, jest odseparowany od środowiska, na którym pracuje jego kolega. Nie? I mając to narzędzie i mając zainstalowany ten plugin, który odpowiada za połączenie z bazą zdalną, jesteśmy w stanie połączyć sobie, może nie połączyć, ale jesteśmy w stanie pracować na jednej bazie, czyli nie mamy problemu z synchronizacją później tych elementów. Jest to dosyć fajne, bo pracując w takim workflow, gdzie mamy kilku deweloperów, każdy ma swoje lokalne środowisko i mamy też staging, na którym odbywają się testy w danych sprintach, no to możemy sobie pominąć w ogóle krok synchronizacji bazy danych z lokalnych środowisk na stagingu, nie? No bo pracujemy wszyscy z jedną bazą, a ta baza jest również wpięta w nasz staging. Więc znowu jakaś tam optymalizacja pracy, no bo nie wyrzucamy z procesu ten element dodawania, wyklikiwania konfiguracji WordPressa na stagingu. Narzędzie domyślnie wspiera zwykłego WordPressa, Bedrocka i CLI-a WordPressowego. Mamy też taki bardzo prosty generator GitLab CI, który ułatwia sporo proces generowania, pisania naszych CI w GitHubie bądź w GitLabie. Nie? Więc mamy taki template, który się generuje w oparciu o środowisko, które wcześniej zdefiniowaliśmy. No i ten template w zasadzie w 90% jest powtarzalny, więc to, co my musimy zrobić, to po prostu dokończyć tą konfigurację i opiera się ona po prostu o uzupełnienie pewnych zmiennych, które zapewnią nam możliwość połączenia między Continuous Integration a naszym serwerem. Posiada wbudowaną dokumentację, tak jak mogliście to zobaczyć na tym wcześniejszym slajdzie. Notyfikacja aktualizacji i kilka takich utility comments, które pomagają w debugowaniu problemów, gdyby takie wystąpiły. Tu mamy kilka takich informacji szczegółowych odnośnie czasu i statystyk korzystania z tego narzędzia. Tak? Taka prosta inicjalizacja projektu w oparciu o to narzędzie to jest około 3 sekund, żeby komenda się wykonała. Natomiast dodanie konfiguracji środowiskowej to jest około tam 24 sekund. To te czasy mogą być różne dla różnych sprzętów, natomiast faktem jest to, że to jest nadal bardzo mało w porównaniu do tego, gdybyśmy sami takiego Dockera musieli skonfigurować. Tutaj mamy porównanie możliwości tego narzędzia do obecnych narzędzi, które są używane jako serwery lokalne do developmentu. I w zasadzie moglibyśmy przejść przez to wszystko po kolei, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma większego sensu, żebym omawiał po kolei w szczegółach. Najważniejsze z tych tabelek jest to, że możemy zaszerować sobie tą konfigurację, możemy dzielić się z naszymi kolegami z projektu tą konfiguracją, co oznacza, że tylko jedna osoba wystarczy, że tylko jedna osoba wykona konfigurację. Wrzuci to do repo, ty sobie to ściągniesz, wystartujesz, no i koniec, nie? Moderate. Czy jest prosty w konfiguracji? No, to tak jak z tym pytaniem, czy jest prosty w instalacji. No, on nie ma, to narzędzie nie ma dużego progu wejścia, ale ma wysoki próg, jeżeli chcemy je gdzieś tam w zaawansowany sposób używać, konfigurować. Więc
Najważniejszym celem tego narzędzia, tak jak podkreśliłem, jest to, że możemy sobie to środowisko, które utworzyliśmy, zaszerować komuś innemu. I podsumowując, tak jak wcześniej powiedziałem, poziom trudności, poziom próg wejścia w to narzędzie jest stosunkowo niski, bo wystarczy nam zainstalować zgodnie z dokumentacją, zgodnie z manualem w README narzędzie, po czym możemy sobie wystartować inicjalizację takiego bardzo prostego projektu i to trwa do minuty w zasadzie, żeby utworzyć projekt i utworzyć taką pierwszą wstępną konfigurację, więc jest to bardzo proste. Poziom medium, no to tutaj już wchodzimy w customizację CI, tak, bo możemy tą konfigurację, którą utworzyliśmy, możemy również zdeployować na serwer i najfajniejsze jest to, że właśnie cały czas mamy jedną konfigurację. Nie ma sytuacji, w której ktoś ci powie, że u mnie działa, no bo u mnie działa, na serwerze nie działa. Dlaczego tak jest? Więc to rozwiązuje dość taki popularny problem, nie? Poziom advance, no to tutaj już wchodzimy w development wtyczek do tego narzędzia. No i w zasadzie, żeby zacząć z tym przygodę, to trzeba znać dość dobrze Dockera, no bo narzędzie opiera się o Dockera, a kolejne kontenery w naszym środowisku muszą być zdefiniowane przez te wtyczki. Więc definicja kolejnych serwisów, mikroserwisów bądź sajtów, no to już jest pisanie po prostu pluginów w tym narzędziu. Pluginy nie muszą być wykorzystywane tylko do dodawania jakichś kontenerów, które są w naszej infrastrukturze deweloperskiej. Mogą to być nadpisywania już istniejących kontenerów. Warto czy nie warto? I tutaj też musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy warto czy nie warto. Moim zdaniem jak najbardziej warto, bo zwijamy sobie ilość tych środowisk lokalnych, która jest zależna w zasadzie od ilości deweloperów, która bierze udział w developmencie projektu, do jednego. Mało tego, to jedno środowisko również może zostać deployowane na staging bądź później na produkcję. Możemy zrobić klona tego środowiska, wyłączyć tylko debug mody bądź inne właściwości, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do procesu developmentu. Posiada system snapshotów, więc jeżeli potrzebujemy sobie wyciągnąć bazę albo wyciągnąć pluginy czy uploadsy, no to wystarczy nam jedna komenda i w zasadzie mamy wszystko w zipie. I to, co jest dość ważne, to instalacja WordPressa w tych kontenerach odbywa się w oparciu o natywne obrazy WordPressa. Więc nie mamy tam żadnego customa, mamy tam obrazy, które są zdefiniowane przez WordPressa, czy to CLI, czy to po prostu WordPress jako aplikacja. Dlaczego to narzędzie w ogóle powstało? To narzędzie powstało dlatego, że chcieliśmy rozwiązać ten problem, gdzie mamy w zasadzie 10 deweloperów w projekcie i każdy z nich ma inne środowisko i za chwilę zaczną między sobą toczyć dyskusję, dlaczego u jednego to działa, a u drugiego nie działa. A na końcu przychodzi jeszcze klient i mówi, że to, co zostało zrobione, to tak naprawdę nie zostało zrobione, bo gdzieś tam na serwerze nie do końca konfiguracja odpowiada zdeployowanej aplikacji. I to tyle, jeżeli chodzi o prezentację samego narzędzia. To, co chciałbym dodać, to że to narzędzie
jest natywnie używane przez White Label Coders, jest przywiązane w zasadzie do samej firmy, aczkolwiek podjęliśmy kroki, w których będziemy przepisywać narzędzie w taki sposób, żeby ono było z otwartym źródłem i żeby było możliwe do użycia przez każdego dewelopera.